W Katowicach fani kryminalistyki mogą czuć się docenieni. Właśnie dla nich studenci Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej przygotowali edukacyjną grę miejską Krwawe Łzy Świętego Wawrzyńca, łączącą elementy podchodów oraz wiedzę z zakresu psychokryminalistyki. Chodzi o to, żeby połączyć psychologię i psychokryminalistykę. Ten dzień tak naprawdę jest wielkim dniem. Gra została przygotowana na 10 sierpnia. Ten dzień ściśle jest powiązany z psychokryminalistyką. W tej grze również właśnie zostały zawarte wątki związane głównie z tym dniem i generalnie zadaniem uczestników będzie rozwiązanie naszej zagadki. To jest akurat na topie i łączy się z naszym nowym kierunkiem, który w zeszłym roku powstał, właśnie psychokryminalistyka. Dlatego chcieliśmy ludziom pokazać, że na czym polega też psychokryminalistyka i tak naprawdę te wszystkie zagadki typu Las Vegas również mogą się wydarzać w Polsce i każdy może wziąć w tym udział. Dlatego to jest też zachęcić młodych ludzi, żeby wzięli pod uwagę może takie studia. Gra zawierała 10 etapów, na których czekały zagadki i łamigłówki do rozwiązania. Będą mieli do rozwiązania łamigłówki. Przygotowaliśmy różne szyfry, krzyżówki, różnego rodzaju, powiedzmy, kawałki tekstów, które zostaną przez uczestników uzupełnione właśnie tymi informacjami, które zbiorą na poprzednich punktach, ponieważ one są ściśle ze sobą powiązane i tak naprawdę tylko prawidłowe zebranie wszystkich elementów zagadki daje jej rozwiązanie. Jest pokazana mapa, trzeba dążyć do celów, a potem odpowiedzieć na wszystkie pytania. I to gwarantuje wygraną, o ile będą dobre i wszystkie. Lubicie kryminalne zagadki? Bardzo. Najbardziej jest CSI. Dzisiaj wy w rolach głównych. No, możemy się poczuć jak główny bohater. Zobaczyliśmy wydarzenie na Facebooku, jak się tak zainteresowaliśmy, uznaliśmy, że może być fajnie. Coś ciekawego, coś innego. Fajny pomysł na spędzenie czasu. Sama kwestia związana z integracją z ludźmi i zrobieniem czegoś nieszablonowego, jak najbardziej. Dla najlepszych zespołów przygotowano nagrody.